Witamy wszyscy. Siemano, z tej strony Maciek i Tatan. Dzisiaj sobie zrobimy i przeprowadzimy szybki unboxing paczki, który dostaliśmy od sklepu Fajerwerki Shop, więc gorąco dziękujemy panu Michałowi za podesłanie nam takiej paczki właśnie do testów. Co w niej jest? Ja wiem, wy nie wiecie, zaraz się dowiecie. Maciej, wiesz? Skąd wiesz? No, a to już niespodziewajka. W sumie nie wiem. No. Nie? Sam wybierałem te produkty, same petardki. Maciej sam wie, może nie wie. Wybrałem takie produkty, których jeszcze nie mieliśmy na kanale, albo były na starym kanale. Ale w większości to nie mieliśmy ich. To jest trochę nowości, które w tym roku wyszło. Czyli będziemy mieli coś testować, Maciej. Na razie mamy wiosnę, zimą, także będziemy... Nagrywamy to 15 lutego, czyli w czwartek. Czyli w czwartek. Chyba nie, od tej strony. Chyba dobrze, synku. A, bo i dobrze. Chyba dobrze. Tu masz taśmę tego. Cięcie. No i co? O Boże, nie. No właśnie. Może tak. Jeśli pozwoli dziecko moje, to mamy tatusia podaje. Karton jest bardzo ładnie zapakowany. Wszystkie rachu, ciachu. Tylko... To się nie wyszedł. Tołko, tołko, tołko. Tołko. Sam nie wiem. Sam nie wiem, gdzie tu jest. Gdzie tu może jest? Tak? A może w ten sposób, właśnie. Może masz i rację, syneczko. Mamy coś koło tego? Oby i nie. Oby i tak. Idzie. Ja nowy karton. Dobra, nie od tej strony otworzyliśmy. Otworzymy od drugiej strony. Też nie da. Nie ma problemu. Zapalimy się piór. O! No teraz. No i teraz jest ok. No, teraz jest stacja. Wypełniasz jakiś. Jak zawsze. W folii bąbelkowej. Chyba tu nic nie ma. Nie, no nie ma żadnych kubków albo jakichś gratisów, jak wtedy były. Tu coś mamy. Tu mamy pewnie kwotę. No, mamy kwotę. Zadany projekt. Rozpiski. Czyli wszystko wiecie, ile to będzie kosztowało. Tak. Jeszcze jeden? Paragon? No. Nie wiem, mamy dwa i faktury i poradę. Bardzo dobrze. Więc tak, mamy petardki Killer Bulldog, które wyszły w tym roku. W tym roku czy w tamtym? 23, czyli w tamtym. W tamtym roku. No, taka nowość, Killer. Podobne do TXP858, czyli do Powerful Bulldog. Zobaczymy, jak będą wypadać właśnie, nie? 2 gramy też na sztukę. Zobaczymy, nie? W sztuk podkowaniu? 20. 20. No, numer partii 2023. Cena. Nie wiem. Będziemy, masz paragon. Będziemy teraz podawać cenę, jak będziemy testować. Takie petardki. Bardzo fajne. Blower. Nie wiem. Siata graficzna. Taki dość pirat. Taki piracik. To są chyba petardy przeznaczone na rynek zachodni. To jest kategoria druga, nie? 30 gram rzekomo, czyli 1,5 grama, ale trochę innej mieszaniny niż dotychczas mamy. Takie petardki. Zoom Boom, Zombie Salut, 5 sztuk. 5 gram na sztukę, ale czarnego prochu niestety, nie? Więc zobaczymy, nie? No, 5 gram na sztukę. Nie testowaliśmy, zobaczymy. Także będą nowe testy, moi drodzy. No. Tu mamy coś nowego. Nowe petardy. Artur. Jakie nowe? Stare, tu kojarzę. 20 gram od Privatex. Tak, to jest Privatex. Fajerwerki Gorzów, dystrybucja. O. Nie słyszałem. 2023. Aha, czyli też tamtego. To świeże. Tamtego roku. No. Świeżaki. 4 sztuki. Pokaż, jak wygląda. Jak taki. Zoom Boom ZB600. No, zobaczcie, coś dość.
Leciutka petardka. Extra loud. No. Mega głośno. Zobaczymy. Zrobimy test, recenzję. Szata graficzna, no jak takie Tarakumi. No Tarakumi, tak? Zawsze czaszka i zawsze uwaga, tak? No. Tu mamy nowość kolejną. Też petardy Zumbum. To są La Bomba czy Polar? La Bomba. Dla gier. Czyli 2 gramy. Tak, 2-gramowe petardy. Zielone takie. Zoom boom. Zobaczymy, jak będą się sprawować. Polexpans takie. Polexpans to z Chiny, Polska, Francja, Niemcy, Belgia. To jest produkcja, nie wiem, albańska chyba, nie? Nie wiesz. No nie wiem. No. Też ładne. Tu mamy właśnie Polen Buller. Polskie petardy, taka nazwa. Dla gramy również. Te mi przypominają, nie wiem, Puma 2, a te mi przypominają Mamba 2. Pod względem wyglądu. Znaczy nie, Mamba było inne opakowanie sobie. Bardziej wydłużone. Myślisz? No, na pewno. Takie żółte. Też 2 gramy. Zobaczymy. No porównamy, no. Możemy porównać do Mamby, czy do jakiegoś innego produktu, tak? Crazy Robots. O! Stara petarda, Crazy Roboty. Tak, to jest emiter czy petarda? Emiter, czyli XP1011. Coś pięknego. Crazy Robots. Ta szata graficzna przypomina mi, jest co? Bulldoga. No. No, Bulldoga mi przypomina. No, 10 sztuk, kiedyś było 12, no tu mamy 2 grama, kiedyś było no rzekomo 5. Więc cóż, takie czasy. Takie mamy czasy. Tu mamy diabełki. Nie no, to nie są diabełki, ale wyglądają jak diabełki. 20 sztuk petarda. Takie petardki. To są... nie wiem, na szybko wam nie znajdę, jakiego to jest pochodzenia. Jak nie znajdziesz, na szybko. To ma Italia. Sobie... Italia, czyli Włochy. Czyli dzieli włoskie, synu. Włoskie petardy mam. A włoskie petardy strzelali się bardzo dobrze. Pamiętasz Elgato? Włoskie. Nie, hiszpańskie to były. Koty? Mefisto były. Włoskie. Koty? Tak, to były hiszpańskie. KC204, czyli Achtung od Triplexa. Taka czekoladka, zrobimy test, recenzję i porównanie w sumie. To jest nowa wersja? Tak, to jest najnowsza wersja. Najnowsza. Tak, tu mamy kolejną czekoladkę, Steel Cracker od Maxema. A tych nie mieliśmy. Tych nie mieliśmy. Zobaczymy, czy będą głośniejsze, czy słabsze. Mamy kolejną czekoladkę, Corsage. O, to świeża wersja, pachnąca? To rocznik. 22, o. To już nie. To już zabytkowe. Jak zabytkowe? Ja mam 14 rok akurat tej samej. To porównamy, zrobimy porównanie. Jest to większe opakowanie, to jest mniejsze. Wudu, czyli czary. P1204C? No. Wudu, kometa. Będziemy czarować. No, Udu jest akurat z 2018 roku. To już całkiem. Nie produkują. No, niestety, synaczku. Bo byłby na Dzik Ten, nie? A tak jest kometa. Tu mamy... Takie petardki, Cine Bolero od Funke, Tiger Bomb. Coś takiego. Zobaczymy. A ile ma gram? Jak znajdziesz? 8. 12 gram na... Na sztukę. Na 6 sztuk. A. 2 gramy. No. Tu mamy jeszcze jedne Cine Bolero, tylko że mniejsze. Takie. Też. Zrobimy sobie taki odcinek z tego na przykład. Dalej. Pikolaczki, mini pirat, 20 sztuk. Takie petardki od SRP-a. Blond chyba. Chyba. Ja nie jestem znawcą. No. Ja nie jesteś znawcą, jesteś starym pirotechnikiem. Tak, do pirotechnika to mi jeszcze daleko. Pirat, nieco większa wersja, tylko że tu mamy 100 sztuk, tu mamy 20. To będzie fajnie. Czym się będzie różnić? Nie wiem, czy to jest to sama petarda co to, tylko że tu jest więcej. No w sumie tak samo, masz rację. Mini pirat i zwykły pirat, no dobrze. Tu mamy Grom 1, tylko że to jest wersja... Wersja? Jaka? Na roku produkcji nie ma.
No bo to synku cały czas produkują na bieżąco. Więc. No. No właśnie nie wiem, czy to produkują, ale coś mi opakowanie nie odpowiada. Bo... Dlaczego? Było wtedy takie bladsze, to jest takie wyraziste. No bo to jest świeże. No ja nie wiem. Nie wyblaknięte. Ja ojej, wnikasz w opakowanie, synku. Ja nie wiem. No grom jeden. Tak samo grom dwa, nie? No i mamy gromy. Będzie burza, będą gromy. O, tu jest, 2022. No więc. Czyli gromy są świeże, ale te gromy jedynki? Te są nieświeże. No tu powinno być. Oj, tak. Maciej, no nikas. Nie ma, no nic nie ma. Po prostu ja nie ktoś, wiem. Ktoś zapomniał. Ja nie no, wiem. Ktoś zapomniał dodać. I tyle. Ja nie wiem. Ojej, synku. Panne petardy. Big Boy 2G. Czyli wyglądają tak samo jak Mega Bulldog. No. Od Triplexa. To jest zupełnie inne. No bo zielone, no, to jest tam Pol Expans. Dwugramowa petarda. Cztery sztuki tylko, nie? Zobaczmy. Gramatura? Dwa gramy, powiedziałem. Dwa gramy. Tak. Tato miał pół grama. No nie. A ile miał? Zumbum ZB101. Takie petardki. Zobaczymy. Jak to się spisze. TXP309, czyli C4. To chyba w innym opakowaniu. Zobaczymy, czy to będzie to samo, czy nie. Zabam. 2023 rok. To czyli świeżutki. Tak. I ostatnie petardki. Świeżutkie petardki. Bizon, czyli żniwa. Bizon to jest bizon. No, to jest taki 10... zwierzak z rogami, synku. 10 sztuk. A żniwa to jest tu żniwa. 10 sztuk, 15 gram, czyli 1,5 grama. Hiszpanią. Pirotechnika El Gato. Czyli mamy El Gato. Tak. To powinno się być bardzo ładne. No. No i... Taki mały unboxing, szybki, krótki. Testy niebawem na kanale będą. Także zapraszamy. Jeśli chodzi o ceny, moi drodzy, macie... Będziemy podawać na bieżąco. No, każdy może wejść na sklep Michała i zobaczyć, jakie są ceny. Będę dawał adnotacje. No, a my będziemy wejść, tak Maciek mówi, będą ceny podawane, że? I w komentarzu dam i no, przypnę ten komentarz i w opisie, nie? Więc i na samym odcinku powiem, jaka jest cena produktu. Nie? Wszystko. Więc jeszcze raz gorąco dziękujemy firmie Fajerwerki, że zapatrzyli nam tego. Tej pirotechniki. Tak, tych produktów do testu, a my. Zapraszamy Was do oglądania, moi drodzy. Będziemy to testować, będziemy na bieżąco. Tak. Także kochamy Was wszystkich. Na razie. Siema.